Moduł OAC jest stosowany do sygnalizowania wstępnego alertu przeciążeniowego, PTA, za działania zabezpieczenia długozwłocznego LTD, krótkozwłocznego STD, bezzwłocznego INST i doziemnego GF oraz alertu sprzętowego Hardware. Przed rozpoczęciem obsługi zwolnij sprężynę załączającą i otwórz styki główne wyłącznika. Naciśnięcie przycisku włącz spowoduje zwolnienie sprężyny. Naciśnięcie przycisku wyłącz spowoduje otwarcie styków. Indykatory powinny wskazywać stan otwarcia wyłącznika i nienaładowanej sprężyny. Aby zdjąć przednią osłonę wyłącznika, odkręć cztery śruby znajdujące się w jej narożnikach. Następnie obniż dźwignię napędu ręcznego, aby ułatwić sobie zdejmowanie osłony. Wyjmij plastikową zaślepkę znajdującą się za wyzwalaczem poprzez jej wysunięcie. Umieść moduł styków alarmowych za wyzwalaczem wyłącznika. W przypadku wyłącznika w wersji wysuwanej podłącz złącza modułu do interfejsu złączy wyłącznika. W odpowiednim miejscu. Oznaczenie OAC. Umieść listwę zaciskową w podstawie znajdującej się na górze kasety. Zamocuj ją za pomocą śrub ćwierćobrotowych znajdujących się na uchwycie listwy. W przypadku wyłącznika w wersji stacjonarnej umieść listwę zaciskową w podstawie znajdującej się na górze obudowy. Zablokuj ją za pomocą śrub ćwierćobrotowych. Włóż złącze modułu w interfejsie bloku zaciskowego w odpowiednim miejscu. Umieść z powrotem na podstawie bloku zaciskowego. Zamocuj interfejs złączy za pomocą śrub ćwierćobrotowych. Aby zamocować przednią osłonę wyłącznika ACB, pociągnij za dźwignię napędu dla ułatwienia montażu osłony. Załóż osłonę i przykręć czterema śrubami. Oprzewodowanie modułu wykonasz bezpośrednio na listwie zaciskowej wyłącznika. Podczas podłączania przewodów przestrzegaj schematu elektrycznego, który jest dostępny w dokumentacji technicznej.